Cześć, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj mam gościa. Witam. I będziemy dzisiaj nagrywać śmieszny film, na pewno będzie mega śmiesznie, bo będzie to Blindfolded Makeup Challenge, czyli będziemy z zakrytymi oczami malować się nawzajem, co może być trochę niebezpieczne, ale na pewno będzie śmiesznie. Na pewno będzie bardzo dużo śmiechu, to możemy Wam gwarantować. No, aż się boję. I tak, u mnie na kanale będzie film, jak ja maluję Anię z zasłoniętymi oczami, a u Ani na kanale pojawi się film, jak ona mnie maluje z zasłoniętymi oczami, więc podam Wam link na dole do Ani filmu i do Ani kanału, więc możecie sobie też sprawdzić. Teraz nie ruszaj się, bo może być coś twoje dwa. Zamykam oczy. O, dobra. Oficjalnie chodzi o to, że my w ogóle sobie nie położyłyśmy, gdzie jest baza, gdzie jest podkład, tylko będziemy na właśnie wszystko robić. Dokładnie. To szukam jest bazy, ale nie mogę jej znaleźć. Dobra, damy chyba poszedł bez bazy, bo nie mogę jej znaleźć. Wypadki przy filmie będą. Trochę Natalia będzie miała łatwiej. Kurde, ale się boję, poczekaj. Zamknij oczy. O Boże, jakie to jest dziwne uczucie, Ania. Okej, okay, nałożę go rękami. Mam pewnie gdzieś pędzel, ale tak boję się, że we włosy ci wsadzę ten pędzel, a tak jest mi lepiej wyczuć. Będę miała tyle zmarsz tego trzymania się dzisiaj. Nowych. Dzisiaj będzie. O Boże, myślałam, że we włosy ci wkładam to. A coś ładnie pachnie. No to ten podkład pewnie jakiś świetny, który ci nakładam. Trochę na podbródek. Jak blaska. A teraz będzie challenge znaleźć korektor, bo jakbyście widziały to, co mamy tutaj, mamy tu milion kosmetyków. O, to jest jakiś korektor. Mamy tu milion kosmetyków, używam tego korektora. Okej, okay, mam zamknięte oczy. Zamknij oczy, nie otwieraj. Właśnie. Ja spróbuję jakoś to zrobić na twoich zamkniętych oczach. Umówiłyśmy się, że korektor, znaczy korektor, cokolwiek weźmiemy i uznamy, że to jest korektor, i jak znajdziemy tuż do rzęs, to mamy zamknięte oczy, bo boimy się, żeby nie włożyć sobie nic do środka. Gdzie ty masz to? Czekaj, muszę się przestrzegać. Nie wyczuwasz mojego oka? To jest jak... Nie, to jest chyba... Nie wiem, czarna kreska? Ja nie wiem, czekajcie, najpierw wezmę sobie kilka opcji, potem spróbuję się domyślić, co jest kredką do kredka. Mam tam gdzieś pomadę, ale mam też czarny eyeliner chyba w słoiczku, więc... To by było ryzykowne. Jeee, znalazłam kredkę ze szczoteczką. To jest kredka dobry film. Okej. O, wyszło. Zamykam oczy. O Boże, jak to jest trudne. No. I nie wiem, co robię. Czekaj. Robię to nowe wyczucie mega. Ania będzie miała przepiękne brwi dzisiaj. Tak. I używam takiej kredki do brwi takimi ruchami, jak mrycowała włoski. Przeciągam po brwi. A to jest całkiem przyjemne. Pięknie, Tara. Chyba nie przygotowały się bazy do tego na powieki, ale to może mało ci korektora jakąś kredkę. O, jest. Ja się boję, że ci krzywdę zrobisz, ci na za dużo do oka nałożę go na przykład i ci wleci do oka. Mam zamknięte oczy, także spokojnie. I teraz paletki, gdzie są? Tam, o, tu je. Tak. Tyle możemy jej podpowiedzieć. I teraz do wyboru, do koloru. Zacznijmy od tej paletki. I teraz pędzel. I weźmy sobie ten pędzel. Nałożę ci na całą powiekę. Nie, czy nagrałam coś? Zamykam oczy. Jest wyjątk. I nakładam go na całą powiekę, żeby... No i co? To nie była twoja powieka. Nie, to była moja powieka, ale bardzo mocno to robisz. O Boże, przepraszam. Nie mam poczucia, bo nie widzę ci. Dobra, będę teraz delikatniejsza, mam nadzieję. Przecież ja bym chciała oko wydłubać. Przepraszam. To za te wszystkie złe rzeczy, które mi powiedziałaś. Już się nie mogę doczekać efektu końcowego. Ja też, o Boże, jestem taka ciekawa, co z tego wyjdzie, Ania. Jak pięknie będziemy później wyglądać. Sięgnę po taki pędzelek bardziej zbity. I nałożę załamanie powieki jakiś cień. Strzelam, że to będzie ten. Śmiesz się? Nie. O Boże, jakie potem go znajdę znowu, żeby na drugie oko go nałożyć? Nie wiem.
i nakładam go w załamanie powieki. Bardzo delikatnie. Właśnie czuję. Bo wiesz, teraz bez porównania. No bo tutaj trzymam tą ręką i czuję, jaki nacisk mam. A tak to nie wiedziałam. To jest to. O Boże. I nakładam ten sam zapewne cień. Załamanie powieki na drugim oku. I teraz sięgam po kolejny cień. Czyli po ten cień. I będę go nakładać palcem na całą powiekę. O proszę. Uwierzcie, naprawdę się staram. Nie robię tego na odwagę. Więc trochę musiałam zmienić miejsce. Obiecuję, że nie podglądałam ani. Ale słońce nam wyszło, nic nie było widać. Więc teraz będę rozświetlać wewnętrzny kącik. Mam nadzieję, że wezmę jakieś rozświetlające cień. Zazwyczaj na początku paletki są takie rozświetlające cienie. Muszę od nowa odnaleźć twoją twarz. Od nowa odnajdę twoje oko. Teraz chciałabym ci pomalować dolną powiekę. Mhm. Ale jakoś to zrobimy na zamkniętym oku. Okej, okay. To powiedz kiedy? Tak podrzucam mi trochę, ale nie otwieraj oka. Okej. Okay. Żebym ci nie skrzywdziła za bardzo. Okej, okay, bo nie wiem co robię, więc wystarczy. Mhm. I teraz bym chciała... O! Patrz, widzisz, znalazłam liner od razu, za pierwszym dotykiem. Nie wiem, czy powinnam się cieszyć. Też nie wiem, czy powinnaś się z tego cieszyć, ale... Okej, okay. I zrobię Ani piękną, wyciągniętą kreskę. O Boże. Co? Nie wiem. Z tego, co wyczułam, że to jest ten, co myślę, to chyba nie. Takie... O Boże, ja myślałam, że ja przy rzęsach to robię, a to w ogóle gdzieś było u góry. No mi nic nie poczułam, więc może... Nie, nic nie czułam. To może po prostu sobie przejechałaś. O, czuję, że nic cały nie odzywam. Co zrobiłam? Pudru ci nie nałożyłam. Proszę nałożyć puder. To jest puder. Wyczułam. Nie możemy zwracamy. Wyczuć po opakowaniu, co to jest. Teraz nabieram sobie pętlę. Ale mi wszystki pędzelek. To jest chyba Signum pędzelek. Mam no proszę, jak się zna. Tak mi się wydaje. Bo takie jest ciężkie, one są takie trochę ciężkie te pędze. Okej, okay. Pięknie przypudrowana i teraz możemy... Czuję ten puder na twarzy. Nałożyć jakiś bronzer i róż. Zakładam, że to powinien być róż, a to powinien być bronzer. Nie wiem, co to jest. Ja też nie mam tutaj. Załóżmy, że to jest bronzer. I pędzel do bronzera. Ładnie pachnie, to chyba nie jest moje. No, ładnie pachnie. Czy mam zrobić dziubę? Mhm. Na pewno mi to ładnie pachnie. O, o! A rzęs jeszcze nie pomalowałam. Widzisz, jak nie widzę, to ja nie wiem, czego jeszcze nie zrobiłam. Aż tutaj pod kością policzkową. Ja właśnie to chcę iść. Widzę masz twarz. Gdzie jest twoja twarz? Jestem tutaj. Nagle mi gdzieś uciekła. To jest nosek. I to jest na pewno róż. I nakładamy róż tutaj. Tylko trochę, żeby nie było za mocno. I na drugą stronę. Teraz szukamy rozświetlacza. Dobra, to jest jakiś rozświetlacz, niech będzie ten. I nałożę go chyba palcem. Na szczyty kości policzkowych nakładam rozświetlacz. Pełen profesjonalizm. Tak. I jak wklepujemy palcem, to wtedy on jest bardziej intensywny, a zależy nam dzisiaj w tym makijażu na dużym błysku. To jest makijaż w ogóle chyba wieczorowy. To jest wieczorowy makijaż rozświetlający. Ja też się nie mogę doczekać, aż zobaczę całą siebie. Tutaj na łuk Cupidena. Troszkę na szczyt nosa. I jeszcze trochę dołożę w wewnętrzny kącik, bo nie jestem pewna, jak bardzo rozświetlający był ten cień, który tam nałożyłam. Okej. Okay. I teraz możemy pomalować rzęsy. O! Nie, to jest pomalowane. Okej, okay. Teraz na zamkniętych oczach będę malować Ani rzęsy. I maluję Ani rzęsy.
A to nawet nie jest takie trudne. Czuję, że cię gdzieś tam dotykam chyba niechcący, ale tak jak palcem dotykam, to czuję, gdzie te rzęsy są. O nie, ta strona jest cięższa. A jak słyszycie jakieś okrzyki, to po prostu ludzie nam kibicują i wiwatują. Tak. Ciekawe, jakby ktoś na przykład miał okna naprzeciwko i pomyśli, co one robią. To jest pomadka. Ale mamy kilka opcji, to jest chyba pomadka też. Mamy kilka opcji kolorystycznych i wybierzemy tą, która najbardziej pasuje do makijażu, który stworzyłam. Postawimy na kontrast w tym makijażu, żeby pasował do oczu. Nie, to nie jest matka. Dobrze, mamy te dwie kombinacje kolorystyczne. I wybierzmy tą, bo idealnie pasuje do makijażu. O Jezu, co za twarz właśnie tak daleko teraz? Czy mi się wydaje? To jest płynna pomadka. O Boże, Ania, współczuję ci teraz. Postaram się nie mów! O halo, he, he, he. Okej, wszystko rozumiem. No mówiłam ci! Już nie wszystko rozumiem. Nie mam się przyznać, ale dobra, jeszcze raz. Okej, teraz będzie wielkie skupienie. Ułatwić i zrobiłam taki lekki dziubek i zamalowałaś mi zęby. Dobra, już się zamykam. Puder jest, brwi. A jeszcze mogę ci, jeśli znajdę żel do brwi, to je utrwalić, żeby ten piękny efekt pozostał na twoich brwiach przez cały dzień. Okej, więc szukaj. O! Ja wiem, że to jest żel do brwi. I nakładamy, bo Ania ma bardzo ładne, gęste brwi, więc żeby się trzymały w miejscu, to tak nakładamy. Oko zrobione, liner jest, rzęsy pomalowane, usta pomalowane, twarz wykonturowana, wszystko jest. Czy jesteś gotowa? A ty jesteś gotowa? Nie wiem, trochę się boję, nie wiem czego się spodziewać. Uwaga! Dobra, policzmy, a potem ty dopiero montować. Dobra, to ja zamykam oczy, a ty ściągasz opaskę. 3, 2, 1. Co? Mogę to zobaczyć? O Boże! Bardzo krzywą twarz. O Boże, Aniu, płakałam się, po prostu pierwsza reakcja była bezcenna. Aż mi się ręka trzęsie. Ale zobacz, jak ładnie rzęsy pomalowałaś. Ty naprawdę, no. Co nie? Widzisz, mówiłam ci, że rzęsy są najłatwiejsze. Zobaczcie na te rzęsy. To jest artystyczny, nieład makijaż. Co ja mam pod nosem? Najlepsze, mam to masz pod nosem. Nie wiem czemu, ale mi się aż ręce trzęsą z tego wszystkiego. Ja się popłakałam na te. Dobrze, nie miałam makijażu na sobie, bo... Powiem ci, nie jest źle. Też mi się wydaje, ale zobacz jak trafiłam z kolorami, że nie zrobiłam do jakiegoś czarnego oka. Czyli powiem ci, że zrobiłaś super. Spójrz na te cienie. No są po prostu bardzo ładnie wyblendowane, ja nie wiem jakie to zrobiłam. Zobaczcie na te rzęsy. Zobaczcie na tą kreskę pod okiem. Widzicie? To jest... Ale skąd ona się wzięła pod okiem? Nie wiem. Przypatrzcie się, to jest trend make-upu 2017. Okej, okay, więc to było na tyle, jeśli chodzi o mój film. Piękny makijaż na Ani twarzy. Wykonany przez Natalie Beauty. Tak, to już jest trend nadchodzącego sezonu, więc możecie się zainspirować. I dziękujemy wam bardzo za oglądanie i za, mamy nadzieję, śmiechy z nami. Tak, podejrzewam, że na pewno było śmiesznie. Aż sobie poprawiłam humor. I tak miałam dobry humor dzisiaj, ale...
Okej, okay, więc będzie jeszcze więcej zabawy, jak zobaczycie też Ani film, gdzie Ania będzie mnie malowała. Jeszcze oczywiście tego nie nagrałyśmy, ale zaraz nagrywamy, więc... Tak, nagrywamy. Także będzie się działo. Dziękuję za oglądanie, dajcie kciuk do góry, jeśli wam się podobało, skomentujcie, co myślicie o tym cudownym makijażu i o tym filmie. Aż mi głos trzęsie, aż mi gardło boli ze śmiechu. Ja właśnie słyszę. Tyle jest emocji. A właśnie. I widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa! Moja twarz jest taka trochę żółta. A moja jaka jest? Twoja jest normalna. Patrz, jak jest lepiej. Ania, znowu mi powiesz co? To żartuję. Cześć, witam was. Nie wiedziałam, co mam powiedzieć. Proszę. Ty jesteś taka biała, ja nie wiem dlaczego. Ja a, ty jesteś, nie, zobacz. Widzisz? Jak tu jestem, to też jestem biała. A jak tu jestem, to jestem normalna. Mogę się przemyśleć do ciebie. Na tyle, na ile mogę. No dobra. Boże, a ja się ustawiam, a ja siedziałam, aż zawiążesz mi oczy. A nie będę cię malować. Brawo, ja. Po zamkniętych oczach. Zasłoniętych oczach. Nie mogę tego zawiązać. Pomóż ci to zawiązać. To średnio wygląda, no spróbuj to zawiązać. Tak, mam się odwrócić. Nie wiadomo, jak tutaj podejść. Ja to przytrzymam tutaj. Oczy i troszkę. Ale na pęka? No myślisz jeszcze raz. Okay. Co? Na co? No tak, na pęka. Co to znaczy? No, na pęka. Nie, że sobie na dwa supłe. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no sea.